Dzień dobry, sobota, 26 października, witam się z Wami. U nas za oknem, no nie wiem, tak średniawo, niebo zachmurzone całkowicie, ale jest ciepło, jest przyjemnie, natomiast słońca dzisiaj brak. Miał być słoneczny weekend, może jutro jeszcze będzie, także na spokojnie. Zaraz sprawdzimy, jaka temperatura, a póki co zróbmy łapkę w górę. Dajcie też łapkę w górę, pod tym filmem będzie nam bardzo miło. Ja tu akurat teraz przygotowuję śniadanie, Marzenka się ogarnia. A my sobie sprawdzimy, jaka temperatura faktycznie jest na naszym balkonie. No, 14 stopni, no to powiem Wam, że jest przyjemnie. Tylko, że niestety nie ma słońca. Dzisiaj na śniadanie, słuchajcie, będzie powtórka z rozrywki z wczorajszej kolacji. Czyli reszta tej polędwicy łososiowej. Ale powiem Wam, coś się zepsuła. Taka była dobra, przepyszna. Takie to słone jest. I ta jest słona. I ta, którą mieliśmy ostatnio na śniadanie, też była słona. Nie wiem, czy to jakaś taka partia wyszła. Wiecie, takich słonych tych polędwic, czy coś się popsuło smakowo. Ja jeszcze kupię z dwa razy, max. Jak znowu no słone, to już podziękuję bardzo, bo no bez przesady, nie? Ale po prostu sama sól, że tak się wyrażę. Do tego wpadną pomidorki. Chciałem, słuchajcie, awokado, ale mówię o nie. Awokado tłuste z rana, plus za chwilę wychodzimy do lekarza na badanie, jak wiecie. Mówię, nie będę ryzykował, bo wystarczy jedna osoba już porządnie, że tak powiem, przegoniona. Także ja teraz zrobię śniadanko. Panowie, no cóż, Georgiuś w sypialni, jak to Georgisław, a Róbcio sobie siedzi w swoim ukochanym domku. Proszę bardzo, to jest jego idealna miejscóweczka. On, słuchajcie, tak, jak przychodzimy po południu, Rupert wyskakuje z klaty, tu jest przeciągnięcie, skakuje do domku i tam sobie siedzi kilka godzin ładnych, potem wyjdzie coś tylko zjeść za potrzebą i tyle w temacie. Także to jest jego ukochane miejsce, zatem ten domek, powiem Wam, to był zakup idealny. Takiej zabawki nasze zabawki. Niech tak będzie, zabawki jeszcze nasze króliki nie miały, żeby tak pokochały, powiem Wam. Znaczy w szczególności Rupert, ten domek. George też tam wchodzi, ale wiecie, George woli bardziej chodzić po terenie całego mieszkania, bo jego to bardziej ekscytuje. Dobra, także ja teraz, słuchajcie, robię śniadanie. Wam życzę miłego dnia, miłego oglądania. Dzisiaj będziemy się łączyć też z trasy, ale nie wycieczkowej. No ale wiadomo, na badanie trzeba to trzeba. Zatem zaczynam. Przygotowany, przegląd lodówki zrobiony, polędwica, tu jakieś takie wędliny włoskie, coś takiego zostało, więc mówię, zjem pomidorek. No i panowie za chwilę dostaną swoją marcheweczkę, ale chyba chętnych, coś mi się wydaje, nie będzie, bo towarzystwo, jak mówiłem, się rozprzestrzeniło. Nie ma chętnych, widzę. Także ja biorę się za jedzenie, smacznego. Dobry. Sobota u nas rzeczywiście brzydka, pochmurna. Nie, no nie jest brzydka taka. Ale ciepła. No, w porównaniu z poprzednimi dniami, słuchajcie, gdzie kąpaliśmy się w słońcu, można powiedzieć, no to faktycznie dzisiaj słoneczka brakuje. Ja już zrobiłam swoje komputerowe rzeczy. Teraz jeszcze trochę się poogarniać. 11:36, także mniej więcej przed 13:00 muszę wyjechać. Na badanie kolonoskopii, tak już wiecie, że przygotowuję się do niego już od kilku dni. Ostatni etap jest najgorszy, tego wiecie, no, oczyszczenie jelit, że tak powiem. I to jest takie najgorsze, jeżeli chodzi o sam fakt przygotowania do badania, no ale trzeba. Samo badanie, słuchajcie, chyba nie trwa za długo, no bo to jest ten fakt przygotowania, przeprowadzenie badania i potem wybudzenie też, bo to będzie w znieczuleniu ogólnym. No to mniej więcej około godziny, może 40 minut, no to też tam zależy, wiecie, jakie są różne okoliczności. Także no, dzisiaj ten dzień jest taki bardziej skupiony na tym badaniu, w związku z tym ja na przykład w ogóle nie myślę o obiedzie, ja w ogóle nie myślę o śniadaniu. No coś na obiad wskoczy, tutaj Michasia się zadeklarowała, słuchajcie, że ona coś zrobi, tatusia wliczy, także tatuś też będzie coś tam zje, ale zobaczmy co, niespodziankę będzie miał, nie?
Podobno ma być nuggetsy z frajera, ale nie jestem pewien. O, fajny pomysł. Jeszcze nie robiliśmy nuggetsów z frajera, a jeszcze wielu rzeczy z frajera nie robiliśmy, bo jeżeli chodzi o jakieś takie przyrządzanie, to na przykład ryby jeszcze nie robiłam z frajera. No. Robiliśmy paluszki rybne. No ale to było na zasadzie mrożonych. Miałem coś w piątek, teraz należy to badanie. No, widzicie, no. Nie wyszło, nie? Także będzie na pewno. Może w przyszły piątek, chociaż to też jest tak, no, bo to jest Dzień Wszystkich Świętych, więc to, wiecie, podróże, odwiedzenie cmentarzy, także to też, no zobaczymy. Ale to już jest melodia przyszłości, także za tydzień, co zrobimy, to zrobimy. Kwiatom muszę wodę wymienić, one już padają, jeszcze je może uratuję. Zobaczymy, bo czasami jest tak, że kwiatuszkom wystarczy troszeczkę wodę wymienić i one odżyją. Ale jak czasami, słuchajcie, ten dół jest przegnity, ten... ta łodyżka, tak. To, no to już albo przyciąć i wtedy się uratuje, albo nie. Także przygotowania. A właśnie, miałam Wam jeszcze pokazać wczorajszy mój zakup. Mówiłam, że kupiłam spodnie. Słuchajcie, spodnie jeansowe. Ja to mam ze spodniami ogólnie problem, ale jeansy to już są w ogóle. Trudno mi jest kupić. Ja już kiedyś też w Daily Vlogu było nawet o tym, że kupiłam spodnie takie z wysokim stanem. Szersze takie, jak je przymierzyłam, po prostu cztery marzeny w jednych spodniach. No, to był fason nie dla mnie, już nie pamiętam, bo słuchajcie, teraz jest tyle nazw fasonów spodni, przynajmniej jeżeli chodzi o jeansy, no to po prostu, no, stylistka na pewno się zna na rzeczy. Ja stylistką nie jestem, gdzieś tam coś usłyszę, coś podejrzę, gdzieś muszę sprawdzić, poczytać. Aha, to są takie. Są slimy, różnego rodzaju slimy. Są straighty, czyli te proste, te butkuty, które ja kupiłam. Są spodnie, czekajcie, jakie to? Momfit, coś takiego. Naprawdę różnych tych krojów spodni jest mnóstwo. No i teraz właśnie, dopasuj tu człowieku do siebie coś. Najbardziej dla mojej sylwetki odpowiadały mi te straighty, czyli proste nogawki. Natomiast wczoraj, jak tak miałam chwilę właśnie w tej galerii, to weszłam do sklepu, no i tak mówię, kurczę, poprzymierzam, nie? No i tak, slimy, fity to już w ogóle, bo one strasznie są obcisłe. Slimy te delikatniejsze, no też nie. No i właśnie, kurczę, butkut. No pani mówi, że to jest taki fason dopasowany bardziej od góry, a ku dołowi mniej więcej tak na łydce się rozszerza. Przymierzyłam. No i wiecie, że mi się spodobało. Pokażę Wam zaraz, jak się w nich prezentuję, bo muszę je założyć. W ogóle to ja Wam je pokażę. Najpierw nie na mnie, a potem na mnie. O, dobra. Także jeszcze zerknięcie na... balkon, słuchajcie, pelargonie trzymają się super. One są po prostu świetne. Nie wypuszczają już nowych kwiatów, ale te, które mają, jeszcze się pięknie trzymają, wrzosy się trzymają. Co jakiś czas je podlewam, bo gdybym nie podlewała, to już by padły. Wysuszyły się na biur, a tak jeszcze pięknie są. No i niestety, kiedyś trzeba będzie, czekajcie, te poduchy tam, no już eksmitować i zabrać. Dobra, pokazuję spodnie. W tle słyszycie pralkę, ale tym się nie przejmujcie. No i to są właśnie moje butkuty. Także pokażę Wam. W ogóle wybrałam sobie taki kolor ciemniejszy, taki granat. Akurat tu jest takie fajne porównanie. To są takie jeansy w takim granacie, który w kamerze troszeczkę w szary przechodzi, ale one są bardzo takie atramentowe. I zobaczcie, może będzie widać, nie będę ich rozkładać, tylko tak, może będzie widać krój tej nogawki, popatrzcie, od góry, no wiadomo, tu są proste, troszeczkę zwężane i znowu tutaj się tak delikatnie rozszerzają, można chyba to zobaczyć, teraz ja je przymierzę i pokażę Wam, jak wyglądam i ocenicie, czy faktycznie sobie tylko tak wyobraziłam, że pasuje mi ten krój, czy... Założyłam spodnie. One są troszeczkę też z lajkrą, także mnie coś takiego pasuje. O, i już Wam się odsłania. Popatrzcie, jak to wygląda. To są te butkuty na mnie.
One troszeczkę tutaj jeszcze mi się ściągają, ale to jest kwestia tego, że ja mam bardzo, no ja mam grube łydki, także tak to wygląda. No i tak, i widać tutaj na tym, no na mnie to widać, że ta nogawka troszeczkę się rozszerza ku dołowi i ona powoduje, że ta noga być może ona nie jest aż taka toporna, no bo gdybym ja to miała znowu bardzo takie obcisłe, wiecie, na zasadzie o takich fitów, no to za bardzo by była uwidoczniona ta moja, no właśnie grubsza łydka, bo z łydkami to ja mam problem, ja mam grubsze łydki, no i tutaj tak to wygląda, nie, no i o, kieszonki są, wszystko pasuje, oczywiście jak to jeansy z lycrą, ja uwielbiam w ogóle, słuchajcie, spodnie z takie elastyczne, właśnie jest troszeczkę, żeby tej lajkry było, bo no one się fajnie dopasowują, one fajnie leżą, no i super. No ja się dobrze w nich czuję, no zobaczę, może się przekonam. Inaczej jak też do butu, słuchajcie, to no wiadomo, to też inaczej wygląda, no ale na razie testuję takie, jeszcze nie miałam butkutów, tak się zobaczymy. A wy mi napiszcie, co wy o tym sądzicie, czy te dżiny mogą być, czy nie. Ale te już zostaną, bo metka została zerwana. No, także dżiny zostają. Jak jeszcze nie mieliście okazji widzieć, jak Miłasia otwiera kalendarz adwentowy z DM, to serdecznie zapraszam, link w opisie tego filmu. A ja, słuchajcie, po śniadaniu, pysznym śniadaniu, takie wiecie, kromkowate, robię kawę i jakoś, szczerze powiem, znowu nie wpadnie syrop, tylko wpadnie ta przyprawa. Gdzie ona jest, nie? Tu jest ta przyprawa. I powiem wam, że chyba będę musiał dokupić, bo ona schodzi jak woda. Jest bardzo dobra, wydajna, ona ale schodzi dlatego, że dużo kawy piję. Nawet wczoraj, słuchajcie, czego ja nie robię. Ja nie piję kawy bezkofeinowej, a wczoraj jeszcze zrobiłem sobie jedną bezkofeinową, bo tak mi po prostu smakowała ta kawa. Aha, więc to ty nie zużywasz kawę nie, bezkofeinową. Nie, wczoraj pierwszy raz. Ale żartuję, może. Nie, to nie jest żart. Ona jest dla nas. Będzie karny jeżyk wieczorem. No, a to posmakowało ci, rozumiem? Bardzo dobre. Tylko to? Nie, bo jeszcze nie mam jedną, ale tam mam. Muszę ją przetestować. No. Nasypiemy sobie tej przyprawy. No mniej więcej tyle. O, powinno wystarczyć. Do tego dosypię sobie cukier. Tylko muszę zanurkować w szafie. Ale nie z ubraniami, tylko w szafce. Proszę, jak ty sobie tu radzisz. O! No, jedną rączką cukier tutaj. Cukier się kończy. Nic się nie kończy, pani będzie zadowolona. O! I słuchajcie, to wystarczy teraz tu podstawić, zrobić flat white, oczywiście z dużą ilością pianki, z bardzo dużą ilością pianki, o tak. Sprawdzam, czy jest kofeina. No i kawa się przygotowuje. Także syrop znowu poszedł, słuchajcie, w odstawkę. Nie no, ja go zużyję spokojnie, bo też jest dobry. Ma nieco inny smak. Tamten smak jest taki bardziej pikantny, te przyprawy są ostrawe. Natomiast to jest takie typowo cynamonowe, takie wiecie, no świąteczne bym powiedział, chrismasowe. Także taka kawka teraz wpadnie. Jak będziecie mieć taką przyprawę, to zróbcie sobie to w tej wersji, nie dosypywać do, bo potem, no chyba, że ktoś do czarnej kawy dosypuje, to problemu nie ma. Ale jak już ma z mlekiem, no to niestety jest ten problem, że ta cała przyprawa zostaje na mleku, na tej piance i to potem w zębach, tak wiecie, się nie miło pije. Także taka pyszna kawka teraz wpadnie. Ja, słuchajcie, ten czas jeszcze wykorzystam, bo mam troszeczkę czasu i montuję daily vloga dla was. Miniaturki już zrobione, tak wiecie, równolegle śniadanie i to, i to. O, Marzenka, tu widzę, coś ma jeszcze do powiedzenia. Nie, no do powiedzenia mam zawsze coś, ale bo właśnie Marek mówi, że musi się spieszyć i w sumie nie musiałby ze mną jechać, no bo po co, ale... No, Marzena, słuchajcie, ale nawet powiedziane, że musi być osłabiony. Tak, właśnie o tym chcę powiedzieć, że jest taki wymóg nawet w regulaminie i tak dalej, że w trakcie badania, znaczy powinna być z nami nie w trakcie badania już samego, ale z nami powinna być osoba towarzysząca, no bo to są też względy takie, no względy bezpieczeństwa, jednak jest to znieczulenie, badanie w znieczuleniu ogólnym. No ale także. Zagrożenie. No nie, no ale śpisz, nie? No. Natomiast dobrze, żeby ktoś, i to jest, no nie dobrze, tylko na zasadzie, że należy przyjść z osobą towarzyszącą, z którą jakby w asekuracji, której też będziecie później wracać. Także ja troszeczkę też jeszcze muszę sobie w domu tam odpocząć, i bo od razu po badaniu nie można prowadzić pojazdu, nie można prowadzić samochodu, także tam. Może czegoś się napije
jakiejś może delikatnej herbatki. No i wtedy sobie wrócimy do domku. Także. Oho, a co, jak widzicie, tu coś stukło w szybkę. To nie ja. No i popatrzcie, to jest minus tu już tego. Było zabezpieczone i tu muszę dokleić kolejny kawałek. I nie uważaj, uważaj, to może być ostre. Bo to odpadnie za chwilę. To jest akurat feler. No ale mówili stolarze. Zły nasz wybór. Że szkło tak się będzie zachowywało od zwykłe. I wiecie co jeszcze, ja, to już chyba też kiedyś mówiłam. My tu mamy jeszcze czajnik. Mnie, to się zdarzyło, to jest moja wina. Ten pierwszy tutaj strzał. Bo chowałam czajnik do szafki i po prostu jakoś, wiecie, mi się tak jakoś omsknęło i uderzyłam w to szkło i też się uszczerbiło. No, być może tutaj gdzieś jest problem. To powinna być chyba szafka najmniej uczęszczana, ale wiecie jak to jest wygodne. Bo tu macie kubki, tu macie ekspresik i robicie kawusie, czy no nawet... Życie, no szyba jak szyba. No było szyba jak szyba. Zobaczymy, kiedy się rozsypie na drobny matek. Nie, ona nigdy się na drobny nie rozsypie, bo ona jest cała podklejona płytą. Aha, czyli ona będzie tak się uszczyła. To ona będzie doklejanki miała. Nie, takie, no ja to słuchajcie. Nie odkleję to, ale to potem zrobię chyba. Nie, nie, ja myślę, że na razie taką taśmę, o ile masz czarną, tak. I jedziemy z nią. Jak będzie kolejna nie, taśma. Nie, się tego nigdy będzie demontował i zmieniał. Nie, nie, bo to nie ma sensu. Póki jest, to malować jest. Malować kredensu. A tak naprawdę, gdy tak spojrzycie, to nawet się nie rzuca w oczy. Nie, tego nie widać, ale no. To teraz zauważyłem. No teraz, bo światło ci się odbiło. Także słuchajcie, tu muszę to odkleić. Mam nadzieję, że to mi, bo tu jest też taki fragmencik, powiem wam, już otłuszczony, czy jak to tam nazwać, o, i żeby mi tylko to nie wiecie, nie, o, tu jest widać, tu jest kolejne, o, i teraz tu muszę ściągnąć ten kawałek szkła, który się tu przykleił, tu on jest dokładnie, tu go włożyć, no i to wszystko na nowo zakleić i to teraz uczynię. Nawet nie zdążyłem wyłączyć jeszcze ekspresu i zrobione, proszę bardzo. Myślę, że wygląda dobrze. Marzenka by jakby mogła to odebrać, to by było jeszcze lepiej. Czy tak może być? Także teraz jak ktoś uderzy już tu w to, to się nic nie stanie. Wszystko tu jest równiutko, bo pod spodem jest podklejone te kawałki szkła. No idealnie, Marek. To tak jakby listwa maskująca. No, ale... No, szuflada, widzisz? A ty miałaś ostatnio... Dzieje się. Także pięknie. Wiadomo, że tu są fale Dunaju gdzieś, bo tutaj troszkę ci zeszło. Ale słuchajcie, nie, to babcia Lusia. Nie oto w całej okazałości. Tak, w oku jest linijka, wszystko, precyzja. Nie, no faktycznie. Ale się... bardzo ładnie. Ciężko się doklei, bo tutaj nie ma punktu odniesienia tak naprawdę. Ale nie, no spoko. Taka lekka fala, ale wiecie, niekiedy takie tu też jest taka fala zrobiona. Nie, no może być jak najbardziej. No i w ten sposób jest zabezpieczone wszystko. No lepiej to wygląda, tak? Niż takie uszczerbione, uważam. No i bezpiecznie. No też, też, to racja. No, także już mogę schować teraz to, wyłączyć ekspres. Ja wam powiem, że tego typu awarie to ja lubię usuwać natychmiast, bo wiem dobrze, że gdybym teraz tego nie zrobił, no to by tak to leżało potem, by leżało i by się tak zostało. No, tak jest zrobione. Wtedy było na kawałeczku, teraz jest po całości, jest prima sort. Biorę się za kawkę i za montaż tego daily vloga. Łączymy się bez mikrofonu, bo stwierdziłem, że... No, nie będzie słychać dobrze. No właśnie, ja mam wrażenie, że teraz słychać lepiej. Wiecie, gdzie jest największy problem? Jak się jedzie A1 przez pewien fragment, ona jest taka chrupowata. Taki szum się generuje. Ale w ogóle, jak jedziesz właśnie taki fragment, masz kostki brukowej... A, no to wszystko skoko. No, to wtedy wszystko się trzęsie i no. Źle słychać, nie? Nie, no słuchajcie, przetestuję, bo coś ten dźwięk w tym aucie jest jakiś taki dziwny, ale dobra. Jak tam, Marzenko, samopoczucie? Dobre, nic, no, a jakie ma być? No, nie wiem, no pytam się, nie? Nie, no dobre samopoczucie, wszystko w porządku. Osłabienia nie na mam? Na razie, nie. Mhm. No osłabienie bo, nie. No bo wiecie, jak jest takie naturalne czyszczenie organizmu, no to człowiek się czuje osłabiony, nie? I to bardzo. Ja pamiętam, kiedyś mi dopadła taka jelitówa, to masakra. To było takie mechaniczne. No a to było takie, no wiesz, jakieś wymuszone, wymuszone. Może, nie? Bardziej tak powiem. No może to jest inaczej, bo w tym środku może zrobić elektrolity. No tak, tym bardziej, że jeżeli to jest takie
że coś cię dopadło, jakiś wirus i masz teraz, wiesz, biegunkę, wymioty, to cię to też naturalnie osłabia, bo ten wirus cię osłabia, no, którego masz w sobie, nie? Natomiast ja na szczęście jestem okej. Także... Ale wiesz, co mówią lekarze? Że jelita to drugi mózg człowieka. Ale w ogóle w jelitach to, słuchajcie, to jest samo nasze... Tam całe, jest życie. Całe nasze życie, zdrowie nasze no. W jelitach, tak. Także... Aby się wydawało, że taki jelita, nie? No bo wiesz, no... bo złe skojarzenia są. Człowiek może kojarzy, co, to, no, co w tych jelitach siedzi, nie? No ale życie, no właśnie. Jeden wielki smrodek, no. A tak w smrodzie jest życie, widzisz? No także... No tak, tak. A wiesz, jaki jest największy organ... u człowieka? Przepraszam, że się śmieję, ale właśnie Marek się przyjęzyczył niedawno. Organ największy u człowieka... No. Kurczę, kiedyś to było. Nie, najbardziej unerwiony organ, to okej. Okay. Wątroba? Nie, skóra. A. No. No, ale wiesz, organ od razu mi się kojarzy coś w środku, wiesz? No. I... A tu niestety, i to nie tylko u człowieka, ogólnie u zwierząt, u ludzi, tak samo jak jelita, nie? Drugi mózg u człowieka, u zwierząt, no to też są jelita, no. Tak to się kwalifikuje. A jeżeli chodzi o organ, no to największym jest skóra. Nie ma większego powierzchniowo u człowieka i u zwierząt. Tylko wiesz, dla mnie skóra nie kojarzy się z organem. No dla mnie też nigdy nie. Ale weterynarz ostatnio to ze mną gadał. No widzisz, jakie można się fajnych rzeczy dowiedzieć, ciekawych. No u weterynarza się czegoś nauczymy, w sklepie się czegoś dowiemy. Jak wczoraj z tą akcją, że trzeba być pełnoletnim, żeby pewne te kupić i nie tylko procentowe. No ale w różnych sytuacjach i przez całe życie się uczymy, nie? No to już jest tak, tak jak jest to powiedzenie, do końca życia się człowiek uczy. No tak. A i tak głupim umiera, no to... To jest prawda, nie? Coś w tym jest, słuchajcie. No. Także my jedziemy, mam spory nadzieję, że wszystko... Montażu, bardzo. No to dopiero się teraz zacznie. Właśnie chcę wybrać się w poniedziałek, muszę ogarnąć jeden. No to pojedziemy. No. Zrobimy akcję znicz. Pierwszą. No, akcja znicz. Ciekawe, jaka pogoda będzie, nie? No ja słyszałem, że do wtorku ma być ładnie, no ale widzisz, dzisiaj ma być słońce, nie? Coś, no, coś nie siadło. Jeżeli chodzi o takie, wiesz, cmentarne odwiedziny, no to okej, okay. Byle nie pada, nie? No, no ale to jedziemy. Jedziemy, a jak słuchajcie, będziemy w badaniu, będzie wszystko dobrze po wszystkim, to wtedy jak wrócimy do domu, to ja biorę się za tą telewizję, o której wam wczoraj obiecałem. Marzena też jest niecierpliwa, jak to działa, co jak. No, sam jestem ciekawy. W ogóle zadziała? Nie no, zadziała, jak to zadziała, no chyba, że jest uszkodzone będzie. Zrobimy sobie kawkę. Wypróbuję to cappuccino. Ciekawe, czy to się robi automatycznie. No najpierw żon robi kawę, a potem dolewa mleko. No a potem sobie ustawisz, nie? Czy sam możesz, bo tam możesz faktycznie sobie ilość zapisać swoje, nie? Jakby parametry, że chcesz tyle mleka, tyle pianki, czy a ja zrobię z automatu, bo coś ta wczorajsza taka wodnita wyszła, nie, może za dużo wody, powiem wam, przeleciało, bo te kapsułki też są tak skonstruowane, że wiesz, konkretna ilość wody i ona ma aromat, a jak już więcej tego nalejesz, to no pijesz tak, taką wodzinę, nie? Rozcieńczasz, nie? Bo w takim klasycznym ekspresie, jak macie na kawę mieloną, to powiem wam, że ilość kawy jest dużo większa. Bo tamta kapsuła, co powstaje, to jest taki kawał kawy, nie? A tu w tej kapsułce ile tam tego może być? No na pewno połowa, mniej, ani nie. Nie. No to już jest połowa z takiej ekspresowej, no. Więc ta ilość jest na pewno słabsza. Wtedy trzeba było dwie kapsułki zrobić. O, no to dwie kawy właściwie by wyszło. Dobra, jedziemy, nie dyskutujemy i połączymy się z wami, jak już będziemy na. Na miejsce i Marzenka mówi, że noski widzi. Noski kleiło się na noski, ale, to ale one były, są wysuszone. No... Na wiosnę się klei noski. Na nie wiosnę wiem. Się klei noski, ale one bo ładnie, słuchajcie, jak spadają z drzewa, to tak ładnie tak świderkuje. O. Przyjechaliśmy, teraz idziemy. Ja Marzenkę odprowadzam. Potem, słuchajcie, mam misję
babcia Wasia, dziadek Marian. Muszę im jeszcze wody zanieść z grzebeczkę, która w bagażniku jest włożona od wczoraj. No i potem, słuchajcie, wracam po Marzenkę. Myślę, że to się już będzie po wszystkim. Gdzie Marzenka jest? Tu. Zamknięta? Marzenka zamknięta, dobra. Także idziemy. Daj Marzenko rączkę, cię potrzymam, żebyś nie upadła. Marek, co ty? Ale, jest ciepło, ale ładnie pachnie powietrze. No, nie ma wiatru, bo jakby był wiatr do tego, to słuchajcie... Jakby taka pogoda była we Wszystkich Świętych, o, bo cię nie widać. No tak, tak, aczkolwiek no, tak czy siak to i tak Wszystkich Świętych się odbędzie, ja nie? Wiem, ale jak pada deszcz, to wiecie, co jest kiepsko, ja uważam, bo wtedy to taka plucha i człowiek, wiecie, tylko żeby uciec wiadomo, i... Nie? No. A tak to można na spokojnie, wiecie, pięknie jest, ach, znaczy pięknie, dziwnie zabrzmiało, no ale jest ładnie, no nie czarujmy się. Lepsza taka pogoda niż jak pada deszcz, no. I tyle w temacie. A drzewa po prostu przepiękne. Naprawdę, te kolory super. Ale zobaczcie, tu za mną piękne żółte, a tam jeszcze zielone. To jest właśnie to, co mówili w telewizji, nie? Tu też proszę. Jakie zielone ale drzewo. Ale też tak nie możesz powiedzieć, bo każde drzewo troszeczkę inaczej się starzeje, to może tak jak z ludźmi. No ale coś w tym jest, że mówili, że po prostu drzewa i w ogóle rośliny trochę wariują, nie? No bo wiesz, o tej porze roku 14 stopni, Marzenka już w środku, znaczy się czeka jeszcze na badanie dopiero, bo ma na 45, a jest dopiero 30. Także badanie powinno być tak, 15 potu mam być, czyli mam 45 minut, zatem teraz wracam do auta. Idę do babci Basi zanieść te wody. No i właściwie tu przychodzę, bo pani mówiła, żeby lepiej już tu być, poczekać, niż gdyby Marzena potem na mnie miała czekać. Także 45 minut, powiem wam, wyrobię się spokojnie, langsam, aber sicher. Także ja idę, a tu w Chorzowskim Centrum Kultury jakieś próby trwają. To są różnego rodzaju zajęcia. Pamiętam, jak Michasia Boma tu chodziła na taniec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę, słuchajcie, wchodzę, patrzę, a pod palmą babcia Basia i dziadek Marian, dwa skrzaty siedzą. No fajnie tu wyglądają, na tego dywanu pasują. Mówię ci właśnie. No a bardzo to... pięknie. Te czapki można im regulować. Ten ma tak wystylizowaną. Tu jest tak, no bardzo pięknie to wygląda. No, a gdzie jest kula? Schowana w szafie. Czeka na... No trochę jak będzie bliżej w grudniu, tak. Aha, Mikołaja. No dobrze. A one tu też będą na święta? No jasne, że tu będą cały czas. To przez zimę całą. No i jeszcze proszę bardzo. W woreczkach, ale tak. Ona jest najmniej skonserwowana tam tak? Zrobiona, ale jest jednak pasteryzowana. Nie ma niepasteryzowanej. No spróbujemy, co z tego wyjdzie. No, no. Ale ile tej śmietany jest? Dwie. To za dużo, bo my to na test chcemy na razie. No to musisz mieć pół litra. Ale to nie 25, bo... 22 aha. Nie zrobisz. Może wszystko. No to robimy, słuchajcie. Dzisiaj będziemy robić mleko na razie. I no wodę bym ci nie radziła, to będzie tłusty serek, wodę bym ci nie radziła i ona musi sfermentować. No dobra, ale to samy śmietany ser? No dobrze będzie. To przecież wyjdzie taka masakra, że ten. Dobrze będzie, Maria. Myślisz? Nie wiem jak doszła woda, nie wiem, nie chcę się wtrącać, nie robiłam tak. No nie wiem, czy bo to jest 30, to nie jest. Ale ja chciałem dać wodę przygotowaną. Nie taką kranową, bo to może strzelić z kranową, ale z przygotowaną. Żeby to rozcięcie po prostu, żeby, no bo to jest ile? 30. Ja. A tak zrobię 1 do 1, to będzie 15% mleko, to i tak tłuste. To jest chudy. Na ser chudy. Na ser. No ale jak babcia robiła zwykłego to, mleka? No, ale to było mleko kiedyś, naprawdę mleko. To nie było takie jedno. Nie było 3-2? A skąd więcej to miało? No ale 30 to na pewno nie było. 30 nie. Nie, wypróbuj jedną tak, a jedną tylko, tak. Że tak, jak to mi jest kwaśne, to jest kwaśna śmietana. To nie zrobię z tego już sera. To będzie za gęste. To wtedy możesz troszkę... Myślę, że... Nie, nie, to ja to zrobię tak, no trudno. Coś z tego wyjdzie, to wyjdzie najwyżej, nie? A nie ma takich w butelkach już, nie? Nie ma i nie ma niepasteryzowanych już. To bym powiedziała, mi musiał... Na wieś. Na wieś jechać. No to jest bez sensu przepis, bo kto będzie jeździł na wieś po mleko. No, nie wiem. Spróbuj. Dobra, będziemy robić takie śmietany. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy test. To zrób już z jedną, a później z drugą z tą wodą trochę. No nie jeden do jednego. Nie? Pół. Ewentualnie ja zrobię 1 do 1, 15% to i tak uważam tłuste mleko. To nie jest tłuste, z tego sera nie będzie. No ale to ile kiedyś miało to mleko? 20% tłuszczu? Tak, nie miało 1,5%. No ale to będzie miało 15%. To z tego nie zrobisz sera. Bo to jest zawodnity, Marku. Nie wierzę, że tam kiedyś były takie tłuste mleka. W tych były tłuste, bo jakbyś żeś miał gotowe mleko, to był taki kożuch. No, a to z tego też będzie kożuch. Kożuch, a jak było skwasiło się
To no to wiem, była taka kolareta była. Taką śmietana no. była. To jak ty to zrobisz, rozszczycisz, to co będziesz z tego miał? Nie ser, tylko wody. Dobra, to na, o to wiem, ile to jest pół litra? Tak. To na to pół litra wody, na ten litr. No to już bez przesady. Taki litr. Proporcja 2 do 1. To nie jest pół litra tu chyba. No dwa, dwie pół litrowe, nie mówiłaś? Nie. No skąd? Nie? No to... 25. No to, no, to, no, to, no to szklanka wody do tego, no. Nie cała. Nie cała, no nie wiem, rób jak chcesz. Także będzie eksperyment, co z tego wyjdzie, to już zobaczycie. Tak. I w jutrzejszym przepisie. Bo się, nie, albo jeszcze nie zobaczycie. Przepis jeszcze nie będzie nagrywany. Zobaczycie. Na ale... razie chcę to przetestować, czy wyjdzie kwaśne mleko z tego. Ale nie zobaczycie. Ale jak... Nie no, i tak zobaczycie, co z tego po prostu wyszło. Ale bo jak to zgorzknieje, to się nie nadaje. Nie. A jak to jest pasteryzowane, to może zgorzknieć. Nie wiem, zrób, próbuj. Dobra, także próbujemy, słuchajcie. Dzisiaj jest akcja robienie kwaśnego mleka ze świata. Miłego weekendu życzę Państwu. Dziękujemy, wzajemnie. Jutro, pojutrze dłużej śpimy. Hi. No już dzisiaj śpimy dłużej. Jak już to obejrzeli, to już się wyspali dłużej wszyscy. No. Już jestem na miejscu, czekam na Marzenkę. Jak się nie mylę, chyba ją słyszę z gabinetu. Także za lada chwila powinna wyjść, czyli jest wszystko zgodnie z planem i czasem. Marzenka już po badaniu, teraz jesteśmy w takim pokoiku, bardzo przyjemny, powiem Wam. To jest taki pokój, żeby można było dojść do siebie po tym spaniu. No Marzenka taka była, wiecie, lekko jakby ktoś ją wybudził o 3 w nadranem i miała nagle do toalety. Także była taka lekko, jak się to mówi, nie wiotka, tylko chybotliwa. O. Takie zachwianie. Zachwianie. No ale spokojnie, doprowadziłem tu Marzenkę, tu mam bardzo wygodny fotelik. No bo to nie może być jakiś taki środek, no ale wiesz, coś to musi być, żeby cię do spania doprowadziło. Także teraz sobie tu posiedzimy. Ale ogólnie powiem, że dobrze się spało. Dobrze się spało? No bo to jest taki głęboki, wymuszony sen, nie? Także tu jest bardzo przyjemnie, powiem Wam. Ile trwało badanie? Z pół godziny? Nawet chyba nie. Jeszcze ja nie wiem, bo ja poszłam, no o której tu przyszedłeś? Ile ty siedzisz tu? Wiesz co, ja przyszedłem, usiadłem chwilę i już słyszałem, jak tam dyskusję prowadzisz z lekarzem. To ja dyskusję prowadziłam. Matko, chyba w czasie snu powiem Wam. Zobaczcie, jaki mam fajny fotel wygodny. Pani specjalnie mówi, a nie jest to ten taki wysuwany? No, może tam nie jest. Nie, nie. Nie ma tam takiej pachy po lewej, po prawej stronie? Nie, bo tu nie ma. Nie. Taki fotel do posiedzenia. Ale przyjemnie się siedzi. Właśnie fajne jest to miejsce, że taki pokój... Nie w poczekalni, nie? Możecie dojść do siebie. Ale już widać, że schodzi to z ciebie. No i ja już sama czuję. No. Słuchajcie, masz na takie głupoty gadała, ale ja mówię. Jakie głupoty? Ja bardzo... Nie gadałaś tak, jakbyś była, wiesz... No bo człowiek jest po tym obudzeniu, nie? Słuchajcie, no miałam podany ten środek. No już leżałam sobie na boku. Odpowiednio oczywiście gadki takie specjalnie się nakłada. No wiadomo, bez bielizny gadki takie jednorazowe. No najpierw wywiad z panią anestezjolog miałam. A to pani była anestezjolog? Tak, pani anestezjolog, lekarz i jeszcze jakaś pani pielęgniarka. No i no taki ogólny wywiad, na co pani choruje, to tamto, ile waży, ile to. Schudłam ostatnio nawet, kurde. No ale wiecie, jak człowiek trochę tam się przyczyści, nie? No, i... no ale ty miałeś tydzień diety w sumie. No, to... no tak, faktycznie, to nie było takie jedzenie, jakiego no. ja jestem, wiecie. Ja mam możliwości, nie? Od poniedziałku trzeba odrobić straty. Nie, ja właśnie teraz chcę trochę też to wykorzystać. Ale ja ci mówię, że słuchaj, bo to po nogach widać. Ty masz chude nogi, ci się po nogach, kurde, a brzuch nic. Ale to brzuch, ale wiesz co, to nawet jak ja teraz chudę, najgorzej jest chudno jest brzucha, ale to już pomijam ten fakt. No i słuchajcie, potem przychodzi lekarz, ja już miałam podany ten środek właśnie, już leżałam i trochę wywiad z lekarzem, a jak jest przyczyna badania, dlaczego, co. No i czy wyrażam zgodę na przykład na wycięcie jakichś polipów, czy zmian, które by się pojawiły, no bo to też o to pytają. No i, no bo to jest dodatkowo płatne, bo jakby nie było, no jestem prywatnie, to też chyba, to nie jest tajemnicą. I, no i słuchajcie, potem tak sobie już pan doktor się przygotowuje, a ja tylko tak patrzę i tak roller coaster mi się dzieje, nie? I ja mówię, o, coś chyba mnie bierze, nie? Dostałam jeszcze taką maskę z tlenem na twarz. No i potem jak już ten roller coaster dwa razy takie, wiecie, zrobiłam i to już chyba wtedy było, no. No i po jakimś czasie odzyskałam świadomość, że tak powiem, no i właśnie mówię, no co tak krótko spałam? Mi się wydawało, że ja spałam 5 minut. No jak śpisz tak samo w nocy, to się wydaje, że ta noc przeleci... A to już po badaniu, nie? No właśnie, nie? Miałam takie wrażenie, co już? No
i słuchajcie, potem się przebieracie komfortowo w łazience, osobno taki, oczywiście pani to nie wprowadziła. Tak, w gabinecie samym jest takie osobne wejście, nie? No, pani pielęgniarka mnie trochę podprowadziła, no bo jednak nie da się. Najpierw wstałam, troszeczkę trzeba posiedzieć nogami w dół, nie? No, żeby jednak, no ale od razu zachwianie równowagi. No i pytałam też o to, czy mogę prowadzić samochód. No to tak ze 4 godzinki powiedziała. No na pewno, bo już widzę, że dochodzisz, ale nie, słuchaj, ja tu będę pilnował. Nie, no ze względu bezpieczeństwa, no sama jesteś świadoma tego, że wiesz, że jesteś po badaniu, po znieczuleniu, po takim uspaniu. Znaczy po samym badaniu nie tylko to znieczulenie. No nie, to samo ten głupi jaś, czy jak to mówią na to. Nie, to nie jest tak, bo głupi jaś to masz podanie zawsze przed znieczuleniem, jak narkoza jest. Mm-hmm. Żebyś była taka, wiesz, żeby ci ciśnienie nie skoczyło i coś takiego. Mm-hmm. No ale naprawdę, no jestem zadowolona, zadowolona z badania. No po prostu komfortowo się czułam. Znaczy mamy porównanie w rodzinie, jak wyglądało z NFZ-u. To znaczy ja nie mam tak konkretnie, bo nie byłam jakby przy... No my nie, no ale ktoś z rodziny był i trochę inaczej to wyglądało. Nam na poczekanie musi wszystko, no jak to w szpitalu, nie? Tak, i naprawdę super i jestem zadowolona. Cieszę się, że się zdecydowałam. No, słuchajcie, ogólnie pan doktor, bo od razu ja się pytam, nie, czy coś niepokojącego pan tam zobaczył? Nie, wszystko w porządku, nie. No, ale jakieś trzy są, trzy czy dwa już nie pamiętam. Mówiłaś trzy na początku. Tak, no to dobrze. Chyba, że to było w sieci. Także teraz trzeba jeszcze czekać na wyniki. No i, no. Także jakby coś was niepokoiło, kolonoskopia nie jest takim ciężkim badaniem. No ale podobno na żywo, że ten to boli. Nie bierzecie znieczulenia. No wiem, bo moja mama mi opowiadała. No to nie zdecydowałam się na to. A ona zresztą też, bo mówiła, że nie była świadoma, na czym to polega. Poszłam bez znieczulenia. To lata temu. No i naprawdę było to bardzo bolesne. I tak by podziwiała pani pielęgniarka, że jeszcze trochę pani rągi, no jeszcze trochę. No i ona faktycznie, no, a ile mówi, później widziała, ile tego węża miała w środku. To 7 metrów się tam wchodzi, nie? No, takie nie. No nasze jelita to jednak jest... Trochę tam tego jest. Trochę tam się kręcą, nie? Dobra, to Marzenka teraz odpoczywa. Także kochani, dziękuję, wszystko w porządku. Jakby co? Na razie. Widzimy się w domu. No, badanie przebiegło pomyślnie. Marzenka sobie odpoczywa, ja teraz montuję daily vloga, tu już przygotowana jest herbatka, się robi, bo Marzenka chciała taką lekką herbatkę. I słuchajcie, po drodze jeszcze wpadliśmy do takiej piekarni gruzińskiej i tam kupiłem, no właśnie, co ja to kupiłem, to coś jest z tym, słuchajcie, ze szpinakiem, ale to się jakoś nazywa, wybaczcie, zapomniałem nazwy, już wam pokazuję. O nie, to jest akurat Marzenki z pieczarkami, mówi sobie, potem zje na kolację, a ja sobie teraz zjem. Bo już mnie, że tak powiem, stanie bierze. O, takie cudeńko. I no ja to, słuchajcie, zrobię z airfryera. Ładnie mi się to tu zmieściło. Także teraz... Tak, no, odgrzewałem. Tylko właśnie, gdzie tu jest jakiś taki program? No zrobimy program pizzy, ale tu nie, o, jest pizza. 20 minut. To długo, ale nie, ja to, słuchajcie, przerwę w międzyczasie. O. No i teraz się to będzie ładnie odgrzewało. Myślę, że po 5 minutach sprawdzę, jak to wygląda. A potem, słuchajcie, zajmiemy się tym czymś. Już jest rozpakowane z folii, wyciągnięte i zobaczymy, jak ta telewizja działa, bo już mnie to bardzo, bardzo ciekawi. I jeszcze wam chciałem pokazać poduszkę. Piękna. Tak się prezentuje. No i właśnie była z takim zamysłem kupiona, żeby była tu na tym foteliku. Ładnie wygląda, nie? Tak jakby idealnie przygotowana pod ten fotelik. Ona na razie zniknie, wiadomo, nie? Ale ją tu dałem tylko po to, żebyście mieli okazję zobaczyć. No i kosztowała mnie całe 99 groszy, plus jeszcze torbę papierową do tego dostałem gratis. Znaczy gratis, no w tej cenie, o. Także tak to będzie się tu prezentowało. Oczywiście fotel docelowo wyjedzie gdzieś w to miejsce, bo tu wiadomo stanie duża choinka. No w tym roku tu będzie bardzo duża choinka. Myślę, że będzie prawie, że no nie pod sufit, ale tak do tego okienka, coś koło tego, bo ona jest dosyć wysoka. Dobra, także tu mi się robi, herbatka się robi, może się za chwilę zapodamy. No i robimy. Jeszcze nie minęło tyle czasu, ile powinno, dopiero 2 minuty, ale powiem wam, już takie zapachy docierają, że stwierdziłem, że to otworzę. No i słyszycie, jak to skwierczy. Także myślę, że już to będzie, no jeszcze może na minutkę i gotowe. Połowa zjedzona, powiem wam, bardzo dobre, ale tak sycące, że już więcej nie jestem w stanie zjeść, pomimo tego, że byłem głodny. Ale tu już przygotowana jest skrzyneczka,
Także w zestawie mamy to urządzenie, które odpowiada za telewizję. To się w ogóle łączy, działa praktycznie tylko przez internet, żeby było jasne. To nie działa przez antenę naziemną. Do tego jest zasilacz. Momencik, bo to widzicie, jedną ręką znowu. Jest kabelek USB, nie wiem właściwie po co. Jest pilocik. No i jest zasilacz. Także tyle. To za chwilę podłączymy i zobaczymy, jak to zadziała na telewizorze. Aha, nie są HDMI kabel? Tak, to jest kabel HDMI, no a nie USB. Dobra, to już wiem, po co jest ten kabel, żeby podłączyć z telewizorem. Wszystkie hasła powpisywane, konta zalogowane i teraz trwa konfiguracja całości. Ale tak myślę docelowo, słuchajcie, ja to sobie za chwilę przemontuję, bo tą skrzyneczkę, ten pilot nie działa na podczerwień, tylko na Bluetootha. Więc tą skrzyneczkę sobie zamontuję za telewizorkiem, żadnych kabli tu nie będzie, wszystko poznika i będzie wyglądało jeszcze lepiej, bo tak to trochę średnio wygląda z tymi kablami. Tu proszę, pięknie świece się palą, znaczy świecą, nie? One się nie palą. No ten proces widzę trochę trwa, jeszcze 19, dopiero 20% jest zrobione, także odezwę się, jak już wszystko będzie skonfigurowane. Bardzo prosto, szybko to przebiegało, więc jest ok. W tym czasie, jak trwa konfiguracja, ja przygotuję kawkę. Czy Marzenka sobie życzy jakąś kawkę? Nie, na razie nie. Później Dobrze. Dobrze, to ja sobie robię teraz cappuccino, proszę bardzo, czekoladowe. Jestem ciekawy, jak to w ogóle ten system tu będzie działał, nie? Bo ja myślę, że on jest jakoś zautomatyzowany. Także wrzucamy sobie kapsułeczkę, zamykamy, on już jest rozgrzany. No niestety, mam tylko taki kubeczek. Aha, dobra, rozumiem. Czyli muszę to coś ściągnąć, bo to mi się nie zmieści. Nie ma tu jakiejś takiej mniejszej filiżanki, wszystko w myciu. No i teraz, słuchajcie, tu naciskam. I nie wiem, czy on to będzie robił jednocześnie mleko, kawa, czy trzeba będzie to jakoś ręcznie obsłużyć. Trudno powiedzieć, powiem Wam, ale chyba teraz będzie się mleko spinało, bo się nagrzewa. Tak, teraz idzie mleczko. No, czyli spoko, czyli taki automat, można powiedzieć, pełny. I potem doleję do tego tylko kawę i będzie gitara, a ja może sobie zapodam jeszcze, o, tą przyprawę tu. Mogę dać na spód, widzicie? Chociaż robię kawę czekoladową, ale już trudno, będzie tak gdzieś, no inaczej, no. O, i teraz powinna lecieć kawa. Czy leci? Się okaże. Na razie cisza, a leci. No, czyli fajne, słuchajcie, naprawdę super sprzęt za takie pieniądze. Kawka zrobiona, dosypane trochę przyprawy i piję, próbuję. No, powiem Wam, bardzo dobra. Ilościowo nie jest tego dużo, bo pół tego kubeczka. Ale naprawdę smaczne. Czyli jednak Marzenko, nie można tych kapsułek tak, wiesz, żyłować, że dużo wody, bo to wtedy jest takie jałowe. No, bo to nie ma tej sensu. Naprawdę, to słuchajcie, nie. Coś dobrego. No, to już mamy to. A tu już jest w trakcie instalowania player. A tak, wszystkie aplikacje te typu, co tam było, Max jest zainstalowany już fabrycznie, TVP, znaczy TV Pilot. To, co potrzebujemy do szczęścia, powiem Wam. Idealnie i nawet gada po polsku, wyobraźcie sobie. To dopiero jazda. Tak to mniej więcej wygląda po załączeniu. Tu sobie można wstawić te aplikacje, w których się korzysta. Automatycznie pokazuje potem, co jest na jakiej platformie. No i tyle, można oglądać spokojnie. Naprawdę świetne rozwiązanie. Zatem ja teraz to przenoszę, chowam i będzie ładnie wyglądało. Telewizja działa. Ja sobie tutaj aktualnie na sowce, proszę, a tam Mareczek. Ja podłączam pociszek, słuchajcie, bo ten telewizor ma puszkę. Także wszystko działa, słuchajcie. I ile kosztowało to urządzonko? 200 zł udało się faktycznie i mamy telewizję. Jak ta lala wszystko działa? Za chwilę oglądam TeleExpress i różne inne stacje. Mogę oglądać tu swoje ulubione seriale, które mam w różnych tych... nie na stacjach, tylko Marek. Brakuje mi słowa, no. Platforma. Na playerze konkretnie. Tak, no nie tylko na playerze mam. Nie. Ale odzywam się tu do Was, bo no tak, TeleExpress jeszcze chwila i się zbieramy, ale... Nie, Marzenko, 18 to 18. Około 18. Około, to jest na przykład 17.20. Ale słuchajcie, tak, piszecie też do mnie komentarze, też na różnych platformach. I pytania też, a propos tego badania dzisiejszego, no wiecie, że to była kolonoskopia, ja wykonywałam to badanie prywatnie, dlatego, że, o czekajcie, dlatego, że no dostałam skierowanie od lekarza z NFZ-u,
Ale okazywało się, że pierwszy szok, jakiego doznałam, to najbliższy wolny termin w tym miejscu, gdzie chodzę do przychodni. Najbliższy wolny termin to grudzień 2025. No. Także to już mnie troszeczkę tak, wiecie, ścięło z nóg i stwierdziłam, dobra, wiem, że się długo czeka na różne badania, a jeszcze pani w rejestracji zapytała, czy mam pilne, no więc nie, bo gdybym miała pilne, to może bym miała koło sierpnia 25, zaznaczam cały czas, także no nie. No i dzwoniłam jeszcze do różnych innych miejsc, no i faktycznie takie, no najkrótsze czekanie to około 3 miesięcy, jeżeli chodzi o wizytę. No więc stwierdziłam, że umówię się prywatnie. No i to jest miejsce, które ja znam. Chodziliśmy tam już na wizyty. No a że też prywatnie wykonują badanie kolonoskopii między innymi, no to tam się od razu dowiedziałam, umówiłam. No i powiem wam też przy okazji, jak to wyszło cenowo, jeżeli chodzi o prywatne, bo może ktoś będzie zainteresowany, no ale wiadomo, że też co miejsce to może być też inny cennik. Także no tutaj to jest tylko takie poglądowe, że tak powiem. Więc samo badanie 650 zł, znieczulenie, czyli obecność anestezjologa 350. No i jeżeli w trakcie badania pojawi się jakiś wycinek, oczywiście przed badaniem lekarz pyta o to, czy jeżeli pojawią się jakieś takie zmiany, czy polipy, no to czy wycinamy, czy nie, no to wtedy pacjent się deklaruje i każde takie wycięcie 100 zł. To jest później wysyłane, wiadomo, do badań histopatologicznych, no i na wynik się też już czeka, no ale to już jest jakby no, konsekwencja tego i to jakby jest w tej cenie już wszystko. Także całość badania, no teraz 1050, tak? Tak. Chyba dobrze powiedziałam. No bo było jedno wycięcie. Także, no właśnie. I teraz, no znowu tu mogłaby się rozwinąć dyskusja, polemika na ten temat. Badanie kolonoskopii nie należy do najtańszych. I faktycznie, jeżeli już jesteście przymuszeni do tego, to jest to spory wydatek. Natomiast jeżeli bym nie była w stanie zrobić tego tak, no to czekałabym po prostu na termin. I tyle w temacie. Natomiast wszystkim wam, jeżeli macie jakiekolwiek objawy, jakieś macie obiekcje, czy czujecie, że no jakoś tak niepewnie, to warto się przebadać. Mnie na przykład lekarz pytał, czy ktoś w rodzinie nie chorował na przykład na raka jelita grubego. No bo wiadomo, że to jest coś takiego jak to obciążenie, nie? Z którym może się zmagać ktoś z rodziny po kimś z odziedziczył jakieś geny, no właśnie niestety nie za ciekawe. Także nawet i tu piszecie mi w komentarzach, pytacie nawet o to też, tak, no w prywatnych wiadomościach, jak to badanie wyglądało, jak była kwestia przygotowania, jak to zniosłam. Słuchajcie, samo przygotowanie do badania, no to jest kwestia jakiegoś tam 5 dni, trzeba by było już taką sobie lekkostrawną dietę zastosować. To nie jest żadne katorżnicze, dla mnie to nie było nic takiego, no właśnie lekkostrawne, rosołek, makaronik, lekkie śniadanko, lekka kolacja, dzień przed badaniem, ostatnim posiłkiem jest śniadanie, natomiast już wieczorem tego dnia przeczyszczamy się i w dniu badania też, chyba że macie wcześniej, na przykład na 9, no to wtedy ja miałam badanie po południu, więc rano mogłam jeszcze zażyć ten odpowiedni środek, który to przeczyszczenie wywołuje. No i to wszystko dzieje się pod kontrolą, także to nie jest na zasadzie, że sobie idziecie do apteki, to jest środek na receptę przepisywany przez lekarza, także tak. No i jeżeli chodzi o badanie, już mówiłam wcześniej, no w znieczuleniu ogólnym jednak dla mnie jest to bardziej komfortowe, bo ja wiem z opowieści na przykład mojej mamy, jak mówiłam, że jest to badanie dosyć bolesne, niekomfortowe, no to zależy też, słuchajcie, no do wytrzymania jest wszystko, ale to zależy też od indywidualnego jakiegoś tam odczucia, czy progu bólu, także no tak. No i badanie samo, no nie trwało długo, no ile?
40 pół minut godziny, może. No właśnie. No i później chwila jeszcze, wiecie, na takie odsucenie się, bo jednak no, macie sobie coś tam, jakiś środek podany i to musi trochę z was zejść. No i teraz odpoczynek. No w sensie takim, że takie dojście bardziej do siebie, bo czuję się naprawdę dobrze. No i taka była koordynacja i takie, wiecie, bezpieczny powrót do domu, bo jazda samochodem też o to pytałam właśnie. Dlatego na razie się jeszcze powstrzymamy chwilkę. Herbatkę tu wypiłam i pierdzieliłam, co? Dieta poszła pod stawkę. No, no musisz uzupełnić cukry, mazenko. Cukry. Bardzo dobry był ten cukierek. Ale widzisz, jak kupiliśmy go, testowaliśmy go, to ci się on mi nie za bardzo siedział. To jest biała czekolada i w środku takie kakaowe, mocno kakaowe nadzienie. Jaki pyszny, bo... No to teraz popuściła, nie? Sługi poszły. Tego też zjadłam sobie. Ale ten nie był taki dobry. Taka mleczna pralina w środku z nadzieniem też chyba mlecznym. Nie była za dobra, tamten super. Tak, ale jeżeli chodzi właśnie o takie powrót do normalnego jedzenia, słuchajcie, no chciałabym trochę, bo faktycznie trochę mi ubyło tam z 2-3 kilo. No i chciałabym, żeby tak taka tendencja się utrzymała. Ja myślę, że więcej niż 2-3. No jakieś... bo ja wam powiem, trochę troszeczkę inaczej jadłam. Troszeczkę mniejsze porcje. I troszeczkę takie, wiecie, bardziej jałowe, żebym tak powiedziała, bardziej takie dietetyczne. No i bardzo dobrze się przy tym czułam, czuję, także no, tylko teraz sobie tak pozwoliłam, nie? Jakiś mi taka chcica przyszła na coś słodkiego, a jeszcze Marek pierdzielał, przepraszam za wyrażenie, piernikowej. Ja Marzenko degustowałem. Ach, degustował. Tak, pierniczkowy cukiereczek. I ale... trzy zjadłem. Aha, ale jakoś nie miałam ochoty na pierniczkowego, więc słuchajcie ten. Dobra, także jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, sugestie, czy tam, no, no ciekawi bylibyście, bo ja też sama byłam ciekawa, jak to wygląda. Teraz już wiem, po badaniu jestem, bardzo się z tego cieszę. Problemy nie zniknęły, no, tylko po prostu coś tam sobie przebadałam. Natomiast główny problem i tak pozostał, no ale to już nie będziemy się rozwodzić. Jeszcze nie. Dobra, także za mną. Gdzie są te sopelki? Ach, tam! To... No, one są tak średnio widoczne w kamerze. No, ciekawe, słuchajcie, czy tutaj na tej cegiełce, bo w tamtym roku, bo porze świątecznej, był tutaj taki wieniec też. Mnie nie za bardzo się podobały te wstęgi takie. No, ale nie było innej opcji. No, zobaczymy, co tym razem Mareczek wymyśli. Wiesz, że to jest pupyl sztuba? Wiem, że dom dla lalek. Wiem, wiecie i piszecie w komentarzach, że to jest dom dla lalek. No, wy dużo rzeczy wiecie. Wy chyba wszystko wiecie. No, dobra. To oglądamy Teleekspres i jedziemy. Ja jeszcze mam jedno zdanie. O nie, uwierzcie mi, to nie będzie jedno nie, zdanie. Nie, słuchajcie, ja krótko i na temat. Jak dobrze wiecie, wszyscy w telewizji, politycy, lekarze, dziennikarze, każdy mówi się badać, badać, jeszcze raz badać, zalecamy się badać, żeby wszystko, co jest do wykrycia, było wykryte na samym początku. Idziecie do lekarza ogólnego, on wam daje skierowania, no i wtedy właśnie się wszyscy zderzają z tą ścianą terminów. Także... trochę nie rozumiem tej polityki. Po co się mamy badać, wiedzieć, że jesteśmy chorzy, a potem i tak musimy się denerwować i żyć z tą świadomością, że właściwie teraz nie wiadomo, co się ma dziać. No kiedyś dostaniesz się do tego lekarza. No tak, nie? Wiesz, w przypadku niektórych chorób rok czasu, no to już jest praktycznie wyrok. Ale wiecie, w telewizji czarodziejskie różdżki i badać się, no. A oczywiście jeszcze dobrze by było mieć czarodziejskie długopisy, jak idziecie na wybory. Bo wtedy to też to jest potrzebne, żeby odpowiedni krzyżyk w odpowiednim miejscu postawić. Jeszcze coś chcesz mówić? Tak. Proszę. Jeszcze, a propos, jeżeli chodzi o badania, słuchajcie. No to tak, po pierwsze, słyszałam też o tym, że był taki program profilaktyczny badań 40+. No i to były badania po prostu krwi. No ale ten...
program teraz chcą zlikwidować, dlatego że okazało się, że naprawdę niewielki procent 40-latków i powyżej. No to najbardziej powinien, bo nic nie kosztowało. Z niego korzysta i chcą te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Na co? A tego to nie wiem. Czyli znowu teraz dadzą na rehabilitację, bo tam nie ma pieniędzy, mówiłem wam 2 dni temu. Dadzą te pieniądze na rehabilitację, a ten program zlikwidują, ale jak się zrobi głośno w telewizji, to znowu komuś innemu zabiorą i ten uzupełnią. O, i to są właśnie te czarodziejskie różdżki. Czarodziejskie są, ale jeszcze to już jest od innej strony inna beczka. Słuchajcie, są terminy długie i czasami jest tak. Ja to teraz zrobię, dlatego że ja zapisałam się na badanie z NFZ-u. Zapisałam się na badanie, ale ono się ma termin w przyszłym roku, ale w międzyczasie okazało się, że jednak decyduje się na badanie prywatne. Do dzisiaj mam ten termin badania z NFZ-u, bo zostawiłam go, gdyby to badanie jakoś się nie powiodło, coś się nie udało, coś nie wyszło, nie mogłabym się pojawić na nim, no to wtedy bym czekała na to badanie tam. Natomiast jak już dzisiaj jest badanie wykonane, to w poniedziałek dzwonię i po prostu rezygnuję z tamtego terminu i go zwalniam. No bo to też jest prawda, że ludzie... No i właśnie chodzi o to i to potwierdza wiele, no to potwierdza wiele osób, z którymi się spotykam. Mam też osoby znajome, które pracują w rejestracjach różnych i też mówią po prostu: ludzie rejestrują się w kilku różnych miejscach, ostatecznie idzie do jednego miejsca, no wiadomo, że do jednego, no ale blokuje tam te 4 pozostałe, do których się na przykład umówiła, nie? I to też potem gdzieś w systemie ciąży. No, nawet prywatnie blokuje. Nie wiem, czy nie ma, nie wiem, czy nie ma na to jakichś rozwiązań. Nie, to powinno być kary, ja uważam. Natomiast jest coś takiego, że faktycznie szukamy terminów, no to niech mnie pani zapisze, to niech mnie pani tu zapisze, dzwoni, a niech mnie pani zapisze, a może zadzwoni jeszcze teraz, tu już jestem zapisana, ach, zadzwoni jeszcze do tamtego miejsca, może tam będzie wcześniej. O, i tam było wcześniej, no to idę tam, a tu już kicham, a nie dzwonię już, żeby się odmówić. No i właśnie to jest to blokowanie. Dlatego ja w poniedziałek, no właśnie, no bo już dzisiaj nie zrobię tego, weekend nie ma, też odwołam sobie tę wizytę, żeby odblokować po prostu termin dla kogoś. No, tyle w temacie. Tak, przy okazji zapomniałem, powiem wam, w Teleekspresie mówili, że dzisiaj śpimy godzinę dłużej. A to mi wypadło z głowy, miało być to newsem porannego witania. Tak? Niestety, no, zapomniałem o tym zupełnie. Także tak to mniej więcej wygląda u mnie, że skleroza działa. A ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda wszystko ukryte za telewizorem. Popatrzcie, tak to się prezentuje. Wiadomo, ten uchwyt jest jaki jest, no i to niestety tu wygląda kiepsko, natomiast nie ma żadnych kabelków, nic. Wszystko pięknie od drugiej strony zamontowane na trytytkach, także nic nie spadnie, nic się nie odklei. Elegancja Francja. No bardzo ładnie to wygląda, bo zero kabli, jedynie ta rączka, ten uchwyt. No to jest, no bo to na duży telewizor jest, nie? No to już, tak, że telewizor jest mniejszy. Głośnik jest podłączony, słuchajcie, także dźwięk jest też bardzo dobrej jakości. Przetestowane, wszystko działa, telewizje, seriale. Tak, jednym pilotem. Wszystko. Tu nawet włączy się telewizor z automatu. Marzenka spróbuje, no. Wyłączyć go? No. No to wiadomo, że się wyłączy. Ale wyłączasz i to urządzenie, skrzyneczkę i telewizor jednocześnie. Skrzyneczka. No, także zbieramy się. Właśnie. Wiesz, na co wpadłam? Tu będę miała bieżnik. No ale tutaj też coś muszę zapodać. No jest. Nie, nie. Powstanie nowy biały też. Ale może biały z zielonym. Ale ci szczerze powiem, teraz się obrazisz. No obrażę się. Najlepiej wyglądają, ja uważam, na tych brązach biele. Takie kremowe. No to jest kremowe. No ale kolorowe będą się Ale gryzły. Wiesz, tamten ma motyw śnieżynki. Śnieżynka jest biała. I na zielonym. I tak sobie to przetłumacz. Tak sobie bij biała śnieżynka. I to jest śnieżynka. Na trawie? Nie, to jest na gałązce świerku. Zielonym. Na liściu nie wiem czego. Co to za kwiat jest? Mandragora. Mandragora. No, to powiedziała teraz. Dobra. Słuchajcie, a świeczki też się gaszą z pilocika. Nie trzeba nic dmuchać. Cyk. I wszystko wyłączone. Jeszcze tylko tu trzeba wyłączyć tą świeczkę. Cyk. O, proszę. Działa tak jak trzeba. Muszę uważać, bo tu chodzę, a tu ten kożuch pod nogami i może się wywalić o niego. Marzena mówi, popatrz jak ciemno. Ja mówię, no jeszcze jest dobrze, bo jest 17:40. No jest bardzo przyjemnie. Ale jutro o 16:40 będzie tak, a o 17:40, Marzenko, to już będzie No tak, ciemnawo. To jest też konsekwencja tego, nie? Że zmieniamy. Że się wyśpisz przez jedną noc.
przedstawiamy, no tak. No i będzie wcześniej już ciemno. Niestety, ale spokojnie, słuchajcie, do któregoś tam kwietnia i potem znowu dzień staje się jeszcze dłuższy z każdym dniem, a w tą jedną noc przez ale godzinę. Wiesz, no, o godzinę. Już od stycznia. Wiem. Dzień się wydłuża, minuty. Nowy rok na Barani Skoch, na Trzech Króli godzina. I tym optymistycznym akcentem jedziemy do domu. Po drodze wizyta w Biedroneczce. Muszę kupić między innymi bułkę na jutro, żeby zrobić pyszne. O, jak tu głośno muzyka gra. Teddy woła. No, powiem wam. Muszę kupić bułkę na jutrzejsze śniadanie, żeby do awokado fajnie zrobić i zobaczyć, czy są kwiatki cięte. To kupię do wazonu, bo te już niestety, ale padają. Wezmę taką zieleninkę dla króliszków. Marchewka, pietruszka, seler. A reszta może na rosołek będzie. Natomiast patrzę jeszcze przy okazji, czy są te szyszki, ale powiem wam, że nie widzę szyszeczek. Kwiatków niestety ciętych też nie ma, więc nie kupię. Mam wszystko przygotowane. Mianowicie kupiłem mleko. Było takie bio, 3,9% tłuszczu. Do tego będzie śmietana kremóweczka. I zrobię, słuchajcie, teścik. Do jednego naczynia dołożę dwie łyżki śmietany kwaśnej. Może to sprawić, że to będzie, wiecie, zrobi się z tego kwaśne mleko. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Słuchajcie, pierwszy raz robię test. Tu pękło niestety, ale spoko, damy radę, także tą zużyję. A ta śmietana pójdzie do syfonu i będzie jako śmietana bita do kawki, która jeszcze za chwilę ci się wpadnie. Także biorę teraz się załączenie tego wszystkiego. Tym razem stoicie na statywie, bo chciałem, żeby to było widać wszystko. Zatem tak, mleko rozlejemy sobie na pół. O, jak zapakowane. No niestety, tak jak mówiłem, wszystko pasteryzowane. Dobra, tu damy połóweczkę. I tu damy, no te naczynia są jakieś, chociaż tu widać, kiedy jest pół litra. Dobra, jeszcze muszę dolać. Jest pół litra. I tu też jest na pewno pół litra. No ładnie pachnie to mleko, nie powiem. Teraz sobie rozlejemy tą śmietankę. Po to, żeby było po prostu to mleko na tyle tłuste, żeby był fajny ser, nie? No, słodziutka śmietanka. Dobra, mamy 100 ml. I tu jeszcze piąteczkę sobie dołożymy. O, jest. No i teraz słuchajcie, do którego dajemy śmietanę kwaszoną? Do którego, Miaśka? Do tego czy do tego? Żebyśmy pamiętali. No to do tego wysokiego. Do wysokiego, dobra. Do wysokiego, słuchajcie, dwie takie łyżeczki śmietany. No i to tylko trzeba jeszcze mikserem, blenderem zamieszać, żeby się wszystko ładnie połączyło. I słuchajcie, albo coś z tego wyjdzie, albo to trafi niestety na wywalenie z racji tego, że nie będzie dobre, bo będzie gorzkie. Trudno mi jest powiedzieć. Tak lekko tylko muszę, żeby tego nie ubić, nie? Aha, tylko zrobiłem błąd, wiecie jaki? Ale dobra, tyle śmietany. No bo chyba śmietana. No i tyle, nie? Słuchajcie, teraz to odstawimy. I moja babcia zawsze robiła tak, że takie mleko po prostu odstawiała garnek z tym mlekiem na kuchnię. I już na drugi dzień ono powinno być kwaśne. Czy będzie, czy nie, zobaczymy. Ja tu sobie jeszcze popróbuję, jak to wysmakuje w ogóle. No, bardzo dobre takie maślane, jeszcze takie mlekowe, o, maślane. Ale masło w sumie też latu. No, tu tak delikatnie kwaskowe, przez to śmietane. Także tu jeden i drugi pojemnik, zobaczymy, które mleko będzie kwaśne. O ile w ogóle będzie jakieś kwaśne. Także to tu sobie będzie stało. Przykryjemy to tylko, o, żeby nic nie wpadło. No i dziękuję, nie? Pozostaje czekać. Także teścik jutro, myślę. No, jutro już powinno po południu, słuchajcie, coś z tego być. A to teraz przelewam do syfonu i będzie pyszna śmietana bita do kawki, która za chwilę wpadnie idealnie. Bo zegarek pokazuje prawie 19, ale wiecie, już jest prawie dopiero 18 według nowego czasu. Także robię.
Marzena mówi, że przegiąłem z tą ilością śmietany, ale słuchajcie, miało być na bogato, śmietanka rewelacyjna. No to już taka prawdziwie pumpkinowa. No, bardziej świąteczna, bo tu jest taka świąteczna przyprawa. Jesienna. Słuchajcie, dużo tłuszczyku. Kawa będzie smakowała rewelacyjnie. Także ja teraz się biorę za tą kawę. Może do tego wpadnie cynamonka, która Michaśka zrobiła. Popatrzcie, jakie piękne cynamonki Michaśka upiekła. No i to słuchajcie, bez wałka sobie dziewczyna poradziła. Ja nie wiem, czy ona to ciasto wałkowała, bo wałka nie ma, jest zepsuty w koszu na śmieci już. Szukałem, ale nie było, ale dała radę. Może butelką albo coś takiego. Piękne cynamonki, także teraz taka cynamonka, do tego cynamonowa kawa i rewelacja. Herbatki powoli już się parzą, u mnie Earl Grey. Natomiast nad co Marzenka zrobiła sobie, to ja relaksującą herbatę, no powiem wam, to będzie relaks na całego, bo tu jakieś takie liście, jakieś kawałki czegoś, no herbatka pachnie pięknie, trochę rumiankiem, szczerze powiem, mi pachnie. Moja Earl Grey rewelacyjna, a tu odgrzewamy sobie z Michasią, już wam pokazuję, też kupiliśmy w sklepie tej piekarni gruzińskiej takie cudeńko, no wygląda to niesamowicie. I odgrzewamy to teraz w trybie pizzy, także 4 minutki będzie idealne. Tak myślę. A ja w ogóle jeszcze mi się nie mówiłem, jak odgrzewałem na tym drugim airfryerze, 2 minuty wystarczyły. A ten potrzebuje 4. Ale tam było 200 stopni ustalone temperatura. A to jest 160. No może dlatego. Także u nas taka kolacja dzisiaj. Słuchajcie, wieczorna rutyna musi być, czyli łapka w górę. Dajcie łapkę w górę po tym filmie, będzie nam bardzo miło. A my powoli będziemy się już z wami żegnać. Dziękujemy za to, że spędziliście z nami cały ten dzień. No było trochę się działo. Była babcia Basia znowu, słuchajcie, ostatnio dzień bez babci Basi, dniem straconym. A tu proszę, Michalinka próbuje mi się dorwać. Właśnie, słuchajcie, jeszcze raz zapraszam na kanał Michasi, link w opisie tego filmu. Tam Michasia otwiera ten kalendarz z DM-u. Myślę, że część z was może być zainteresowana. Typowo kobiece, ja tam nic ciekawego nie znalazłem. Tam w ogóle był jakiś krem do rąk? Był. No to może by mi wpadł. Ale było coś nawet, mówiłeś, że bez zapachu był, nie? On był zapachowy, ale taki zapach, no jak nie. No może i tak. Także jak ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam, link w opisie tego filmu. A my jeszcze raz wam dziękujemy, żegnamy się i widzimy się już jutro. A teraz uwaga, magia się będzie działa. O, dobranoc, na razie, pa!